18-letni Mateusz mieszka w Krakowie i uczęszcza do liceum, do trzeciej klasy. Właśnie rozpoczyna się lekcja chemii. Uczniowie stosują się do surowych zasad ich wychowawczyni, Barbary Zawiślańskiej. Starają się jej nie podpaść, chociaż często trudno zadowolić wymagającą nauczycielkę. Kobieta zawsze znajduje pretekst do narzekań. Proszę, wchodź do sali. Dzień dobry, zapraszam, siadamy. Dzień dobry, szybciutko. Dobrze, już, pośpieszcie się. Ja nie mam czasu na takie hałasy. Szkoda mi jest lekcji. Cisza. Dobrze, moi drodzy, bez niezdrowej sensacji przedstawiam wam waszego kolegę. To jest Mateusz Kościół. Dobry. Siadasz na tej ławce. Tej, tu, tam. Niewyraźnie mówię, tak, tam. Szybciej troszeczkę, szybciej, bo nam... Ja nie mam czasu, muszę prowadzić lekcję. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, zanim zaczniemy dzisiejszy temat lekcji. Mateusz, proszę koniecznie zapoznać się. Wstań. Wstań. Proszę zapoznać się z naszym obowiązkowym regulaminem i czytasz na głos tak, żeby cała klasa słyszała. Oczywiście. Uczniów obowiązuje bezwzględna cisza. Uczniowie mogą zmieniać raz wskazane miejsca tylko, kiedy nauczyciel wyda polecenie. Zakaz używania kolorowych długopisów. Pośpiesz się. Tylko piszące na niebiesko. Uczeń, który nie usłyszy tego, co mówi nauczyciel, otrzymuje ocenę niedostateczną. Polecenia nauczyciela należy wykonać natychmiast, w ciszy i w pełnej koncentracji. Dokładnie. Czyli rozumiem, że będziesz proszę to odbyć. Siadaj. Będziesz się stosował do tego regulaminu, tak jak reszta klasy. Posłuchaj, poza tym zapraszam cię po lekcji dzisiaj. Napiszesz krótki sprawdzian z programu z chemii. Muszę sprawdzić twoją wiedzę. Całego programu z chemii? Tak, dokładnie z chemii. Tak, pierwszego dnia w klasie. Nie zamierzam się z nim cackać. Jeżeli chce się uczyć w tej szkole, to musi godnie reprezentować moją klasę. Dzięki moim zasadom trzecia A ma najwyższą średnią wśród klas maturalnych. Udaję, że nie słyszę twojego pytania. Nie, ja jestem żeby... Posłuchaj, moja klasa uczy się na bardzo wysokim poziomie. I ja nie pozwolę na to, żebyś odstawał od reszty. Rozumiesz? Wyglądają jak twój poziom. I to samo się tyczy, proszę bardzo, tych twoich kolorowych długopisów. Odbierzesz je po lekcji. Od razu widać, że ten nowy przyjechał z jakiejś małej miejscowości. Moi uczniowie znają zasady. Nie uśmiechają się głupkowato, nie hałasują. Od razu wiedzą, o co chodzi. Przede wszystkim nauka. Gdzie ja trafiłem? To jest szkoła czy jakiś obóz koncentracyjny? Od razu wiedziałem, że liceum w wielkim mieście wyjdzie mi bokiem. Kilka godzin później wychowawczyni trzeciej A wykorzystuje chwilę przerwy, żeby porozmawiać o nowym uczniu z nauczycielką, która uczy jej klasy biologii. Chemiczka nie jest zadowolona z postawy Mateusza i zamierza podzielić się swoimi wrażeniami z koleżanką. Zdenerwowana wchodzi do pokoju nauczycielskiego. Co ty taka wkurzona? A, daj spokój, już mam bez dziwiesz tego nowego ucznia. Po prostu pierwszy dzień jest w szkole, a nie mam do niego siły. Tak myślałam. Ja naprawdę nie wiem, czego oni go uczyli tam na wsi. Ale on nie zna nawet podstawowych terminów z biologii. Właśnie dlatego też chciałam z tobą porozmawiać. Z tym jest to samo. On nawet nie wie, co to... Mam wrażenie, że on kompletnie nie wie, co to jest równanie reakcji. No tak. Jest tak, jak myślałam. Ten Mateusz jest kompletnie niedouczony. A tyle się mówi o wyrównywaniu szans. Nie rozumiem. Co on robi w tak dobrej szkole jak nasza? Muszę go jeszcze odpytać, ale... Spytać? Nie chciałaś odpytać? No jeśli o to chodzi... To ci od razu powiem. Nie mam dla ciebie pierścionka zaryczynowego. Daj spokój, Adam. Wiesz, ja jestem zdenerwowana. To jest poważna sprawa. Nie, jak co dać tego nowego ucznia? Słuchaj, nie ten pierwszy, nie ostatni. Jesteście dwiema dobrymi nauczycielkami. Nawet Paulina mówi, że on nic kompletnie nie umie. To się jeszcze okaże. Z niego nic nie będzie, daj spokój. Czasami mam wrażenie, że Baśka bardziej martwi się o poziom nauczania w szkole niż o swojego faceta. Adam uczy tu polskiego. Sam się zorientuje, czy ten Kościół cokolwiek umie. Mieszkam z Basią od roku i wiem, jak przejmuje się uczniami. Chciałaby, aby byli najlepsi. Wtedy i ona czuje się dobrą nauczycielką, a nowy uczeń myślę, że się podciągnie. Niespodziewanie w przylicealnym internacie zjawia się ojciec Mateusza. Przywozłem dla ciebie świetne żarcie, słuchaj. Nie ma to jak dobry wiejski żarcie. Nie mam to trzymać, jak w internacie nie ma to. Gdzieś, no, co ja wiem, gdzie ty masz to trzymać, no. To mi splesznieje, jak będzie mi na parapecie stało. Splesznieje, ale to jest przynajmniej normalne jedzenie. Dzień dobry.
Zdecydowaliśmy, że Mateusz ma uczyć się w dużym mieście, bo tu są wiele lepsze perspektywy. Zaraz po liceum może zacząć pracę oraz studia w jakiejś dobrej uczelni. Tego samego dnia po południu Barbara Zawiślańska kończy dyżur w internacie. Kiedy wchodzi po schodach, zostaje nagle potrącona przez jednego z uczniów. Co robicie? Co to jest, boisko szkolne czy szkolny internat? My strasznie przepraszamy, nie widzieliśmy. Może pomożemy? Ale zajmijcie się lepiej dobrymi ocenami. Proszę natychmiast wolno z roku do szkoły. Jakbym wiedział, że nasza wychowawczyni ma gdzieś tu dyżur, to bym się nie wygłupiał z Markiem, tylko wkuwał do kolejnej niezapowiedzianej kartkówki z chemii. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Boże, skąd ja znam tego faceta? W szkole nigdy wcześniej go nie widziałam, jestem pewna. Chociaż ta twarz, on też mi się tak ukłonił, jakby mnie znał. Mam złe przeczucie. Tego samego dnia wieczorem Barbara sprawdza testy z chemii. Jest bardzo zadowolona z ich wyników. Niestety humor psuje jej test nowego, który po raz kolejny wykazuje się dużą niewiedzą. Chłopak jest w klasie maturalnej, a nie zna podstawowych wzorów z chemii. Kobieta obawia się, że Mateusz znacznie zaniży średnią jej klasy. Zwłaszcza, że nie jest to jedyny przedmiot, z którego chłopak ma braki. Kobieta postanawia podzielić się wątpliwościami ze swoim partnerem Adamem, nauczycielem języka polskiego w jej szkole. Adam, chodź na chwilę. Tak, kochanie, co się urodziło? Spójrz, ten Kościuk nic nie umie. Kompletnie nic nie potrafi. Ja nie wiem, żeby w klasie maturalnej, wiesz co, podstawowe wzory chemiczne mylić. Ja nie wiem. Baśka wróciła ze szkoły zdenerwowana. Nie chciała powiedzieć dlaczego. Teraz myślę, że chodziło o te testy. Ten chłopak faktycznie niewiele umie. Wiesz, no niestety nie mam ci nic do pocieszenia. Wyobraź sobie, że u mnie też się nie wykazał. On twierdzi, że u nich w poprzedniej szkole w ogóle nie przerabiano Fredry, bo to hrabia podobno. Tak, spoko. Jedyna niedostateczna w klasie. Pięknie. Ten test tylko potwierdził, że ten Mateusz nic nie umie. On sobie nie poradzi w dobrej szkole w dużym mieście. Następnego dnia Barbara rozdaje uczniom sprawdzone klasówki. Pracę Mateusza zostawia na koniec. Postanawia odpowiednio ją skomentować. Celujące. Proszę bardzo, Wędzielsko, bardzo dobrze. Spokój. Tutaj troszeczkę lepiej się skup nad nauką. A to Mateusz, twój test. Proszę bardzo. Najgorszy wynik w klasie, czyli ocena niedostateczna. Jak to najgorszy? Najgorszy. Taki zdolny uczeń jak ja, jedynkę? Nie, to coś tu mi się nie zgadza. Gdybyś ty był zdolny, mój drugi, to byś miał ocenę celującą. A tu jest ewidentnie... No i się musiała pomylić tutaj. Bo ten test już nie ważny. No jak ja jedynkę mogłem dobrać? Co ty wyprawiasz? Jak ty się zachowujesz w ogóle? Proszę. Proszę wrócić na miejsce. Taka akcja. To na chemii. Chłopak nie wie, z kim zadziera. Chodzę do tej szkoły 3 lata, ale coś takiego widzę pierwszy raz. Cisza! Słyszysz, co do ciebie mówię? Wracaj! Cisza, spokój ma być! Mateusz wychodzi z klasy. Spokój! Znacie już swoje oceny, wracamy do lekcji. A Mateusz, jedynka z testu i dostaje niedostateczny za pracę na lekcji. Myśleliśmy, że to jakiś wsiok, że chemica go utemperuje, jak będzie chciała, a tu proszę, tej kobiecie jeszcze nikt nigdy tak nie podskoczył na lekcji. O rany, a ja myślałem, że będzie afera z powodu mojej czwórki. Chłopak nie wie, z kim zadziera, chemica go zmiażdży. Zdenerwowana Barbara wie, że natychmiast musi porozmawiać z Mateuszem na temat jego aroganckiego zachowania podczas lekcji. Kobieta jest bardzo zdenerwowana. No, jesteś, nareszcie. Posłuchaj, dziecko, po tym, co zrobiłeś dziś rano, wylatuję się ze szkoły. Ale ja z takimi jak ty nie raz sobie dawałam radę. Nie myśl, że twoje zachowanie zrobi na mnie jakiekolwiek wrażenie. A co ty robisz? Zdejmij te nogi ze stołu, natychmiast. Oj, już się boję. Może te faszystowskie metody działają tutaj na niektórych mieszczuchów, ale nie na mnie. Ona jeszcze zmieni śpiewkę. Michałowice... I wstań, jak nauczyciel do ciebie mówi. Michałowice, nowe postołówka numer 1. Słucham? Przypomina ci coś to miejsce? O czym ty mówisz? Jezu, co się dzieje?
O co temu gówniarzowi chodzi? On mnie ewidentnie szantażuje. Ta twarz, to zachowanie, ten jego uśmiech. O co tu chodzi? Mam to powiedzieć głośniej, bo mogę to wykrzyczeć. Tylko, że wszyscy dowiedzą się o tej prawdy. Oj, kobieto, ja ci dobrze radzę być grzeczną, bo inaczej wszystkim rozpowiem, a zaczynając od uczniów. Jeszcze sobie pogadamy na ten temat. A tak przy okazji, jeśli z tego testu będzie jakaś poprawka, to ja go napiszę na piąteczkę. Rozumiemy się? Naiwniaczka. Przejechała 300 km myśląc, że nikt się o niczym nie dowie. Od dzisiaj będzie tu obowiązywał mój regulamin. Wieczorem w domu Barbara nie może sobie znaleźć miejsca. Myśli o awanturze z Mateuszem, ale nie chce o tym rozmawiać z partnerem. Adam jest zaskoczony jej dziwnym zachowaniem. Widzi, że Barbara jest zdenerwowana. Cześć, kochanie. Cześć. Nic. No przecież wiem, co ci dzieje. Możesz mi powiedzieć przecież. Nie mam o czym. Wiem, że podróż mi jak będziesz chciała. Mam nadzieję, że nie chodzi o tego Kościółka. Kościółka? No oczywiście, że nie. A dlaczego pytasz? Muszę przyznać ci rację. Nie, w klapie też się nie wykazał dzisiaj. Wyobraź sobie, że nie odrobił pracy domowej. Nie przyniósł książek. Basia! Muszę się wziąć w garść. Nie wiem, wyciszyć, uspokoić, cokolwiek. Nie mogę pozwolić, żeby Adam się denerwował. Basia po raz kolejny wróciła ze szkoły zdenerwowana. Nie mam pojęcia, o co może chodzić. Mam nadzieję, że nie o ucznia. Ona jak do tej pory nigdy nie przejmowała się tak bardzo ocenami. Jak ktoś był słabszy, to po prostu musiał odejść do innej szkoły. Może jest chora? Nie wiem, sam już nie wiem. Kilka dni później Barbara stara się zapomnieć o przykrym incydencie. Jest pochłonięta przygotowywaniem najlepszej uczennicy do olimpiady z chemii. W szkolnej toalecie spotyka nauczycielkę biologii, z którą ma okazję porozmawiać na ten temat. Koleżanka komplementuje Barbarę, która jako uczennica odnosiła same sukcesy. Barbara na chwilę zapomina o Mateuszu. Ale teraz ma szansę na indeks? A wiesz, że tak. Ma drink do chemii, jest determinowana, zupełnie jak ja, Vivi. Basiu, wyobrażam sobie, że ty w jej wieku miałeś całą chemię w małym palcu. No, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Nie byłam znowu taką przemózką. Dobra, dobra, spromnisiu. Ja już lecę, trzymaj się pan. Okej, z mamą. Barbara staje przed lustrem, aby poprawić swój makijaż. Zbiera się już do wyjścia, kiedy do toalety wchodzi Mateusz. Kobieta nie kryje zdziwienia, a chłopak staje się coraz bardziej arogancki. Co ty tu robisz? Proszę natychmiast wyjść. Wiesz, że tutaj uczniom nie wolno wchodzić? Słyszałem coś kiedyś, ale dlatego wpadłem tutaj na szmugę. Posłuchaj, nie bądź bezczelny, dobrze? Powiedziałam, natychmiast wyjść. Nie wyjdę, bo mamy do pogadania. Ten gówniarz naprawdę przesadza. I czego on znowu ode mnie chce? I jak śmiało wejść do łazienki dla nauczycieli? Myślałam, że mam już ten koszmar za sobą. Ciekawe. Słuchaj mnie. No, jeśli nie chcesz, żeby wszyscy dowiedzieli się prawdy, pójdziesz do swojego kochasia, pogadasz z nim. Bo piąteczki z polskiego to ja też chcę mieć. Co? Jesteś bezczelny. Proszę mnie w tej chwili wypuścić. Ja chcę wyjść. Proszę. Proszę. Ja nie tylko palę szluga. Ja się nie znam. A czego ona się spodziewała? W swojej sytuacji? Że co? Że niby jestem ze wsi, to nie wykorzystam takiej szansy? W dobrej szkole będę dobrym uczniem i wszyscy będą zadowoleni, prawda? Jestem w szoku. W jakiejś pułapce. Nie wiem, co robić. Nie mam wyboru. Ten chłopak jest tak pewny siebie i bezczelny. I zna moją tajemnicę. Boże, niech ten koszmar się w końcu skończy. Jeszcze tego samego dnia Barbara mówi w szkole, że idzie do lekarza. Wraca do domu i szuka wśród rzeczy partnera, nauczyciela języka polskiego, klasówki Mateusza. Znajduje na pianinie seser, podchodzi do stołu i nerwowo przegląda wszystkie papiery. Wreszcie, wśród prac innych uczniów, znajduje test Mateusza. Zamierza poprawić odpowiedzi chłopaka w taki sposób, aby otrzymał on wyższą ocenę. Niestety Adam wraca wcześniej do domu. Jest zaskoczony tym, że partnerka przegląda jego dokumenty. Zdenerwowana kobieta próbuje się tłumaczyć. Basia, jesteś w domu? Wszystko okej? Padłem tylko po książkę, to mam pismo. Ej, co ty właściwie robisz w tym?
Wiesz, myślałam, zdawało mi się, że zostawiłam te gdzieś testy na tą olimpiadę. Testy z chemii? Pośród prac polskiego? To są przecież prace z literatury. Co to jest właściwie? To jest tego Kościuka. Tak, nawet nie zauważyłam. A powiedz, jak mu poszło? No, nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze. No, do tej pory nie szło mu dobrze, ale dlaczego o to pytasz? Co mam robić? Przecież ten gówniarz zniszczy mi życie. Poprawię tylko ten jeden test, nikt się nie dowie. Adam też się nie zorientuje, uczniowie bazgrolą. I w końcu może ten Mateusz da mi święty spokój. Bo wiesz, kochanie, no tak pomyślałam sobie, że może byłam za surowa dla tego chłopca, nie wiem, może powinnam bardziej odpuścić mu i on by bardziej się wtedy zmotywował do nauki. Nie wiem, jak myślisz? Jak tak teraz o tym mówisz, to może rzeczywiście masz rację, powinniśmy dać więcej czasu. Basia zachowuje się coraz dziwniej. Nigdy do tej pory nie grzebała mi w dokumentach. Polski i chemia to dwie odrębne galaktyki, zawsze powtarzała. No i wraca znowu temat tego Kościucha. Zaczynam się martwić. Tego samego dnia po południu Barbara Zawiślańska kończy dyżur w przyszkolnym internacie. Na boisku spotyka Mateusza i jego kolegów. Nauczycielka przyłapuje ich na paleniu papierosów. Co wy tu robicie? Nie wiecie, że uczniom nie wolno w szkole palić? Panie profesorze, kto tu pali? Zgaś tego papierosa natychmiast. Zgaszę jak dopalę. Kościuch, nie bądź bezczelny. Zgaś tego papierosa, oddaj mi resztę. Uczniom nie wolno w ogóle palić. Rozumiesz? Mam ciebie i te wszystkie zakazy. Dobrze, w takim razie zgłoszę do dyrektora i on na pewno nie omieszka cię wyrzucić ze szkoły. Zobaczysz. Nie grozisz? Zobaczymy, kogo pierwszego wyrzuci. Dobrze, w takim razie, mój drogi, na pewno jutro będę u dyrektora na rozmowie. Rzuć tego papierosa i nie dmuchaj mi w twarz. Natychmiast wyrzuć tego papierosa. Mój papieros, będę go palił. Wiesz? Oczywiście, że jest. Strasznie jesteś bezczelny. Wyrzuć papierosa. Ja to zauważyłem. Dobrze, jutro będziemy się dyrektora widzieć. Poczekam. Taka gadka. Spoko koleś z tego Mateusza, ale naprawdę sam się prosi o kłopoty. Ona jako wychowawczyni internatu ma tu nad nami taką samą władzę jak w klasie. Odbiło mu... Nie mogę pozwolić, żeby ten chłopak mnie stłamsił i tak terroryzował. Robi rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne w szkole. A ja mimo wszystko nie mogę udawać, że tego nie widzę. Dwie godziny później Barbara zarządza kartkówkę. Dobrze, kończymy i oddajemy kartki. Uczniowie oddają pracę i wychodzą z klasy. Widzenia, pani. Widzenia. 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 Kościół, zostań chwilę, musimy porozmawiać o twoich wynikach. Ale to jest krótka przerwa. To będzie krótka rozmowa. A. Słuchaj, zrobiłam to, co chciałeś. Teraz muszę to przerwać. Nie będę więcej dbała o twoje oceny. Może ona sobie mnie straszyć, ile chce. Ja się z tego teraz nie wycofam. Taki układ przyda mi się aż do samej matury. Muszę ją tylko trochę przycisnąć. Doszłam do wniosku, że tak dalej być nie może. Ryzykuję dla tego wiejskiego głupka całą swoją karierę i związek. Muszę przemówić mu do rozumu. Słuchaj, to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby uczeń w taki sposób zachowywał się wobec nauczyciela. Mów sobie, co chcesz. Gówno mnie to obchodzi. No. Uważaj na słowa, dobrze? I tak nie zagrzejesz długo w tej szkole miejsca, jeżeli nie będziesz mnie słuchał. Zresztą i tak mi nic nie możesz zrobić. A to się jeszcze okaże. O, zobaczyłem dopiero. Proszę, proszę. Pani profesor próbuje się wymigać, ale ze mną tak łatwo jej nie pójdzie. Miałam nadzieję, że jakoś się z nim dogadam, że może do niego coś dotrze. Nie mogę pozwolić sobie na tak obrzydliwy szantaż. Skąd wziął się ten chłopak? Po lekcjach Barbara wraca jak zwykle do domu. Przeżywa rozmowę z Mateuszem. Nauczycielka nie może przestać myśleć o sytuacji w szkole. Boi się, że prawda wyjdzie w końcu na jaw, ale nie jest w stanie tolerować bezczelnego zachowania chłopaka. Kiedy podchodzi do drzwi swojego mieszkania, znajduje wetkniętą we framugę kartkę. To prawdopodobnie wiadomość od Mateusza. Napis brzmi: nauczycielka kryminalistka, wszyscy dowiedzą się wkrótce prawdy. Kobieta czyta i nie może opanować emocji. Nerwowo otwiera drzwi. Zapomina o torbie pozostawionej na korytarzu. Jest przerażona. Jezus Maria, czym ja sobie na to zasłużyłam? Nauczycielka, kryminalistka, wszyscy się dowiedzą? To na pewno ten Mateusz to podrzucił. Całe szczęście, że ja wróciłam pierwsza do domu, że Adam tego nie znalazł. Boże, co ja mam zrobić? Ja chyba nie dam rady. Barbara nie wie, co robić. Po wczorajszym incydencie obawia się, że niedługo wszyscy dowiedzą się o jej przeszłości.
Następnego dnia roztrzęsiona przychodzi do szkoły i od razu udaje się do pokoju nauczycielskiego. Pod pretekstem troski o poziom nauczania postanawia dowiedzieć się, co inni nauczyciele myślą o Mateuszu. Stara się bronić ucznia, aby poprawić niechlubną opinię o chłopaku. W końcu prosi, aby dać mu jeszcze jedną szansę. Słuchajcie, co wy myślicie na temat tego nowego? Jak on tam się u was sprawuje? Robi jakiś postęp w nauce? Słuchajcie, ja wiem, co się mówi o dzisiejszej młodzieży. Że im się mówi powstanie z początkiem wojny, że datę bitwy pod Grunwaldem tylko znają. Ale ten kościół nawet tego nie zna, nic, kompletnie. O, czy ty nie przesadzasz, Kamil? No, u mnie na angielskim, no jest całkiem inaczej. Taki z niego polyglota, tak? Co ty go tak bronisz? To jest głąb i tyle. Może i polyglota. No sęk w tym, że ja po prostu nie mam kiedy się o tym przekonać. A co masz na myśli? No frekwencje. No jeżeli angielski jest pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną, trzeciej A, no to po prostu kościucha nigdy nie ma. Słuchajcie, ja myślę, że Kamil ma rację. Jak już ten kościuch dotrze na biologię, to prawie nigdy nie wie, co się dzieje na lekcji. Nie odrabia prac domowych na czas. Ten chłopak od czasu do czasu przynosił jakieś usprawiedliwienia. Pisane niby przez ojca. Ale on mieszka w internacie. Więc od razu wydało mi się to bardzo podejrzane. No to czy on w ogóle nadaje się do naszej szkoły? No przecież on nam strasznie zaniża średnią. Wiesz co? Ja myślę, że on się nie nadaje. Nie ma szans. U nas jest za wysoki poziom dla niego. Nie wiem, a może nie należy się do niego tak od razu uprzedzać? No. Ja rozumiem wasze wątpliwości, ale może on zasługuje na szansę. Nie no, Baśka, nie wierzę. I ty to mówisz? Przecież niedawno mówiłaś o nim wszystko, co najgorsze. Wiesz, z polskiego się podciągnął, u mnie z Kami też stał test. No. W końcu... Że jednak można dać mu tą szansę. W końcu uczeń jak każdy, cuda się zdarzają. Oczywiście. Może faktycznie należy dać chłopakowi szansę, skoro nawet nasza słynna, surowa Basia widzi światełko w tunelu? Sam nie wiem, co o tym myśleć. Wychowawczyni najlepszej klasy maturalnej chce dać mu szansę. Szczerze mówiąc, pierwszy raz widzę, że broni słabszego ucznia. No ale widać ma jakieś swoje powody. Na koniec dnia klasa trzecia A ma lekcję wychowawczą, ale Barbara musi wyjść na chwilę odebrać pilny telefon z kuratorium. Jest pewna, że uczniowie jak zwykle będą przestrzegać jej zasad. Kiedy tylko nauczycielka znika za drzwiami, Mateusz i jego kumple biegną zajrzeć do dziennika. Nie, no teraz to już przesadzacie. Chwila, chwila. Pani powiedziała bezwzględna cisza w klasie. Jestem 11, wpisz mi piątkę. Najpierw ja. Piątka, 11, tak? Tak, i 16. 16. Co wy robicie? Co wy tutaj robicie? Proszę natychmiast na miejsce. My nic takiego. My zupełnie nic. My tylko swoją wiedzę żeśmy... Albo jesteście tak durni, albo tak bezczelni, żeby zmieniać oceny w dzienniku pod moją nieobecność. Ja jutro wszyscy przychodzicie z rodzicami na poważną rozmowę. Pani profesor, ale my nawet nie chcemy zdążyć... Proszę nie dyskutować. Z rodzicami? Na miejsce. Czemu od razu z rodzicami? Nie jest żaden problem, jeśli pani chce porozmawiać sobie oczywiście z moim tatą jeszcze dzisiaj. To znaczy wystarczy tego. Posłuchajcie, wszyscy trzej jeszcze w tym miesiącu wylećcie ze szkoły. I ja się o to postaram. Zobaczysz. Pożegnacie się z maturą i ze studiami. Zobaczyć, no. Nie chcę z tobą dyskutować. Na miejsce. Siadać ja proszę na miejsce. Mogę pożegnać z maturą, bo jak widzę pani... Posłuchaj, nie dyskutuję z tobą. Proszę, usiądź na miejsce. Z panią dyskutuję. Proszę się tak nie złościć. Bezczelny, wiesz? Czasem bywam. Siadaj. Złość się. Siadaj. Proszę się na mnie nie wydzierać, to nie jest bawery. Od początku mówiłem Mateuszowi, że to się nie uda. Wmawiał nam, że chemica nic tam nie może zrobić. Poprawienie ocen i tak by się wydało. Tej babie się wydaje, że jeśli na mnie nawrzeszczy, to się wystraszą i nie powiem całej prawdy. Czytałem w necie, że jak ktoś krzyczy, to się boi. I słusznie, bo ona ma się czego bać. Po ciężkim dniu w szkole Barbara stara się zapomnieć o kłopotach. Jej partner całe popołudnie sprawdza zadane wcześniej uczniom wypracowania. Barbara podaje mu herbatę. Adamowi bardzo podoba się praca Mateusza. Nieźle dobry jest. Co tam masz takiego ciekawego? A wiesz, czytam wypracowanie tego Mateusza Kościucha. I co, dał radę? No w sumie tak.
ale obawiam się, że mógł to z czegoś przepisać, albo z Nestlą, albo... Wiesz, historia jest dosyć ciekawa, ale i zarazem straszna. A o czym napisał? Napisał, wiesz, o nauczycielce i małym chłopcu nad jeziorem. Posłuchaj. Kobieta bardziej niż na dzieciach kąpiących się w jeziorze skupiła się na koledze wychowawcy. Badania krwi wykazały, że musiała sporo wypić na tego... Maśka, co ty wyprawiasz? Barbara wyrywa Adamowi kartkę i wybiega z pokoju. Jestem w szoku. Nie rozumiem, co się dzieje. Przeczytałem tylko fragment opowiadania. Chłopak może ma bujną wyobraźnię, może to przepisał albo ściągnął z netu. Ale to nie jest powód, żeby tak się zachowywać. Zaczynam się martwić o Basię. Barbara nie zmrużyła oka przez całą noc, ale rano poczucie obowiązku bierze górę i nauczycielka jest jak zwykle... Pamiętacie tego grubego Henka z trzeciej C? Miał u mnie bardzo ważny test z języka angielskiego. No i ja im mówiłem. Jak mnie ktoś nie przyjdzie, to dostaję od razu lufę. No, on nie przyszedł, a potem tłumaczył się, że miał pogrzeb babci. Z tym, że ta babcia następnego dnia przyszła do szkoły pytać się o wnuczkę. Nie no, Zygmunt, naprawdę niemożliwe. Ciekawe. Dzień dobry wszystkim. No, ja muszę iść do samochodu, nie zapomniałem drzwiów. Myślałem, że Barbara nie przyjdzie dzisiaj do pracy. Zresztą od początku wydawała mi się jakaś bardzo dziwna. Dyscyplina? Cisza? Wysoka średnia ponad wszystko? To nie mogło się dobrze skończyć. Paulina, jak ta mała, zdrowa? Wszystko w porządku. Paulina, o co chodzi? Nie mam pewności, czy to, co mówią o Basi, to prawda czy plotki. Ale jak pomyślę, że prawda, straszne. Od jakiegoś czasu ona dziwnie się zachowywała. Poza tym ja brzydzę się tajemnicami. Nauczyciele wychodzą z pokoju, zostawiając Barbarę samą. Kobieta nie rozumie zachowania kolegów. Nie rozumiem. A im co się stało? Jestem niewidzialna? Tak nagle musieli wszyscy wyjść, pomimo tego, że jeszcze zostało 10 minut do dzwonka? Boże, co się wokół mnie dzieje? Wszystko się chyba wali. W sumie nie do końca wiem, co się wydarzyło, ale wolałem wyjść niż o to pytać Barbary, bo pewnie i tak nie powiedziałabym mi prawdy. W krakowskim liceum trwa lekcja chemii. Nikt nie powiedział Barbarze wprost, o co chodzi, dlatego kobieta stara się wykonywać swoje obowiązki tak, jak gdyby nic się nie stało. Dobrze, możecie iść. Przypominam wam o tym, że za tydzień jest klasa dla całego półrocza, więc zapomnijcie o ściąganiu, ciszej. Wynik wpłynie na waszą ocenę na świadectwie. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, zdradź. Kościół, podejdź tutaj do mnie. Postań, Kościół. Czego ty jeszcze chcesz, Barbara? Proszę, poczekaj. Posłuchaj, ty wiejski chamie. Jak ty mnie traktujesz, w jaki sposób? Co ty myślisz, że mnie zniszczysz? Myślałem nad tym. O nie, mój drogi, ja mam tego dosyć, rozumiesz? Ja ci pokażę, gówniarzu, co to znaczy koszmar. Mocniej, bo ty mnie zrobisz. Moje życie w koszmar, to ja ci pokażę. Pomocniej, bo ja to serdecznie, rozumiesz? Co to za szpania? Ona próbowała mnie uderzyć. Barbara, opanuj się. W szkole jesteśmy. Mateusz, idź do szatni. Ktoś przyjdzie za chwilę. Ja nie wiem, co się z tobą dzieje, ale... Przyjmij lepiej moją radę. Idź na razie na urlop zdrowotny. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Urlop? Jaki urlop? O czym on bredzi? Przede wszystkim z mojego życia musi zniknąć to bezczelne dziecko. Wtedy wszystko wróci do normy. Musi wrócić. No jeszcze tego w naszej szkole nie widziałem. Nauczycielka szarpie się z uczniem. Jeszcze takiego skandalu nam brakowało. Barbara rozumie, że urlop zdrowotny to najlepsze wyjście. Kilka godzin później kobieta opuszcza szkołę. Chce jak najszybciej wrócić do domu, ale widok Mateusza i jego ojca wytrąca ją z równowagi. Matka tutaj przyszła. No cześć, jest. Rzucisz jeszcze raz na mojego syna z wafami. Co pan chce do cholery? Pójdziemy na policję i tak to się skończy. A co ja chcę od ciebie? A co ja mogę chcieć? Nie poznajesz mnie może? O czym to? A, tak, zrobiła się wielka paniusia. 15 lat temu to mnie poznawałaś na wsi. A teraz jesteś kim? Wielka paniusia. Tutaj poubierana, kawka i szmatka. Co się dzieje? Niech się pan jej zapyta. 15 lat temu była odpowiedzialna za śmierć dziecka. Upiła się i leżała pod płotem. Niech się pan a dziecko się utopiło. Jego matka do tej pory. Jego matka do tej pory jest w proszę uspokoić. Jedną noc osiwiała. To proszę. Jest jej wina. Żałuję, że od razu nie poznałam tego faceta. Może gdybym od razu z nim porozmawiała, to nie doszłoby do tego wszystkiego. A teraz wszyscy się dowiedzą.
Ja już dopilnuję, żebyś ty w ogóle w żadnym tej szkole, w żadnym szkole w tym kraju nie uczyła dzieci. Musimy porozmawiać. Chodź stąd. Ja się pani uspokoi, to jest teren szkoły. Ja policję wezmę na tą szmatę. Dobrze powiedziane, dobra. No jasne. Ten mężczyzna twierdzi, że moja Basia ma coś wspólnego ze śmiercią jakiegoś dziecka. To mi do niej kompletnie nie pasuje. Ale nie mogę zignorować takiej informacji. Muszę z nią o tym porozmawiać. Ciekawe, co się teraz stanie z tym świętym regulaminem, pani profesor? Gdzie się podział ten jej faszystowski ton? Teraz w ciszy i natychmiast to będzie chciała odejść z tej szkoły. Ciekawe, jakim kolorem długopisu podpisze swoje wymówienie. Postawiona pod ścianą nauczycielka chemii postanawia opowiedzieć o wszystkim swojemu partnerowi. Ma nadzieję, że Adam ją zrozumie. Co się z tobą dzieje? O co w tym wszystkim chodzi? Słuchaj, musisz mi to wszystko wyjaśnić. Ten człowiek przed szkołą... Jeżeli dasz mi powiedzieć... Dobrze. Dasz mi dojść do słowa, to ci powiem. Dobrze, proszę cię bardzo, słucham cię uważnie. Posłuchaj, wyrok się zatarł. Wyjechałam daleko. Uczę w tym liceum już 2 lata. I... Jaki wyrok? 2 lata w zawieszeniu na 3. Byłam wychowawczynią na koloniach nad jeziorem. Dużo wypiliśmy. Było gorąco. Nie wiem, takie towarzystwo, tak? A ten Michałek wszedł na głęboką wodę i się utopił. Rozumiesz, utopił się. Nie dopilnowałam go. Jezus Maria, chcesz tu wziąć na śmierć? Adam, ten Mateusz z ojcem, oni wszystko wiedzieli, rozumiesz? Oni tam mieszkali. Ja chciałam wyjechać, chciałam zacząć życie od nowa. A on mnie szantażował. Rozumiesz, chciał, żebym stawiała mu dobre oceny, żebym was przekonała, że się nadaje do tej szkoły, a i tak wszystko ujawnił. Co mam zrobić? Czasu nie cofnę. Tak bardzo starałam się zmienić swoje życie, iść do przodu. Starałam się być dobrą nauczycielką. I byłam, ale ten Mateusz wszystko zniszczył, wszystko mi zniszczył. No dobrze, ale dlaczego mi o tym wszystko nie powiedziałaś? Jesteśmy razem, prawda? Ja uważam, że powinnaś tym wszystkim pójść na policję. On cię najzwyczajniej bezczelnie zastraszył, rozumiesz? Nie ma co płakać. Chodź do mnie. Chodź. Nie wiem, co będzie ze mną i z Adamem. Trochę mi ulżyło po tym, jak mu powiedziałam. Na pewno posłucham jego rad i pójdę na policję. Chociaż nie mam dowodów, to będzie słowo przeciwko słowu. No i oczywiście pójdę do dyrektora wyjaśnić sytuację. Jak się domyślam, Basia miała wyrok w zawieszeniu za niedopełnienie obowiązków służbowych. Uległ zatarciu i dlatego nie ma go w dokumentach. Popełniła wielki błąd, zginęło dziecko, ale szantaż pozostaje szantażem. Nauczycielka chemii po rozmowie z dyrektorem szkoły ostatecznie odchodzi ze szkoły na urlop zdrowotny. To ona! Ta pijacka alkoholiczka! Przez nią nie żyje mały Michałek! Zmykaj stąd! Nie powinnaś w żadnej szkole pracować! W żadnej! Pijaczka, mordercie! Ale rzeczy! To nie jest już potrzebne! Ja cię w każdym miejscu w Polsce znajdę! Nigdzie już nie będziesz pracowała z dziećmi! Nigdzie! Dyrektor nie miał podstaw, żeby mnie zwolnić dyscyplinarnie. Ale ja już wiem, że nie mogę pracować w takim miejscu. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Nie mogłem pozwolić, żeby ta jędza wymknęła się stąd po cichu. Nie chcieli jej wyrzucić przez jakieś idiotyczne formalności, ale ja nie pozwolę, żeby ona pracowała w tym kraju przy dzieciach. Może zasłużyłam sobie na tę nienawiść. Nie mam pojęcia, jak długo i ciężko będę musiała pracować na to, żeby zmazać tę potworną przeszłość. Zarząd szkoły wraz z psychologiem podejmuje decyzję o wyrzuceniu Mateusza Kościucha ze szkoły. Chłopak dostaje również wezwanie na policję. Barbara Zawiślańska złożyła na niego doniesienie do prokuratury. Chłopak odpowie za nękanie i szantaż nauczycielki. Wyrok uległ już zatarciu. W świetle prawa kobieta jest osobą niekaraną, ma zatem naprawdę pełne prawo do tego, żeby ubiegać się o pracę w szkole i ją wykonywać. Robi to nieźle. Cały mój misterny plan trafił szlak. Najpierw trafiłem do szkolnej psycholog, która powiedziała mi, że źle postąpiłem i powinienem o tym z kimś porozmawiać, żeby niby wszystko wyjaśnić. Następnie dyrektor wezwał mnie i mojego ojca, żeby poinformować nas, że zostałem wydalony z tej budy. Najgorsze jest to, że chemiczka polazła z tym wszystkim na policję i grożą mi 2 lata w zawiasach.
zwraca uwagę zachowanie ojca Mateusza. Bardzo nieuczciwe, bardzo bezduszne. Pamiętajmy, że dzieci biorą przykład z otaczających je osób, w tym szczególnie z osób im najbliższych, z rodziców, przejmując nie tylko dobre, ale niestety także złe wzory. W wydaniu Mateusza widzimy to bardzo wyraźnie. Na razie z Basią wyjechaliśmy odpocząć. Musimy pobyć ze sobą, przemyśleć to wszystko, co się stało, porozmawiać. Nie wiem, czy postąpiła właściwie, odchodząc z tej szkoły, ale z całą pewnością postąpiła słusznie, zgłaszając ten szantaż na policję. Uczniowie muszą mieć świadomość, że nie mogą w ten sposób pozbyć się wymagającego nauczyciela. Na szczęście podjęła także bardzo mądrą decyzję, opowiedziała o wszystkim swojemu partnerowi Adamowi. To bardzo ważne, żeby w takiej sytuacji przekazać ważne, potrzebne informacje innej osobie, która pozbawiona silnego zaangażowania emocjonalnego naprawdę może popatrzeć na tę sytuację racjonalniej, spokojniej i pomoże wypracować dobre wyjście. Tak było w przypadku Barbary. To niesamowite, że Adam mnie nie zostawił. Po tym wszystkim, jak go okłamałam, nareszcie wyjechaliśmy i staramy się złapać do tego wszystkiego dystans. Co prawda straciłam swoją wymarzoną pracę i ledwo sobie z tym radzę. Również zgłosiłam na policję szantaż, tak jak mi radził Adam, ponieważ nie mogę w kółko swoich problemów zamiatać pod dywan. No i myślę, że na pewno skorzystam z pomocy psychologa.